Witam Was serdecznie w studiu Hello Zdrowie. Mam nadzieję, dziewczyny, że Wasze życie seksualne jest prima sort, tip top. Ale gdyby się okazało, że są takie aspekty, które można byłoby poprawić, a nie wiecie za bardzo, jak porozmawiać o tym ze swoim partnerem, to spokojnie, Patrycja Wonatowska z Instytutu Pozytywnej Seksualności, seksuolożka i terapeutka, pomoże nam w tym temacie. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, co konkretnie powiedzieć facetowi, kiedy okazuje się, że jednak w naszym życiu seksualnym coś nie do końca gra? Bo wydaje mi się, że my kobiety bardzo często mamy problem z tym, żeby powiedzieć facetowi i nie urazić jego męskości. Wszystko, myślę sobie, zaczyna się tak naprawdę, co to w ogóle znaczy lepsze życie seksualne. Bo przede wszystkim warto sobie zadać pytanie, czym tak naprawdę jest moja seksualność, co to dla mnie znaczy, co to znaczy, że przejawiam swoją seksualność, jaki sposób dotyku, jaki kontakt, jakie formy, które lubię, żeby, albo których nie lubię, że druga osoba się do mnie zwraca. To są takie podstawowe rzeczy, od których warto by było wyjść. Czyli, że najpierw my się musimy zastanowić, czym to dla nas jest i co nam się podoba, co się nam nie podoba. Dokładnie, bo później mamy taką sytuację, albo możemy mieć taką sytuację, że siadamy naprzeciwko partnera i mówimy, wiesz, chciałabym więcej, inaczej, lepiej. I to są takie słowa, które są tak enigmatyczne, że ja mogę sobie wyobrażać jedno, a ta druga strona może wyobrażać sobie coś absolutnie innego. W tej konstelacji właśnie może dojść do największych zgrzytów. Bo jeżeli ja mówię lepiej i na przykład to oznacza, że chciałabym, żeby ten seks był powiedzmy dwa razy w tygodniu, to druga osoba może sobie wyobrażać ok, czyli chodzi jej o to, że ten seks ma być dwa razy dziennie i najlepiej, żeby za każdym razem po godzinie i tak dalej, jakby już te nasze wyobrażenia są zupełnie sprzeczne, więc wtedy co może się wydarzyć? No właśnie niejasności. No dobrze, to jakich słów używać, jak do tego podejść, żeby obie strony na pewno się zrozumiały, usłyszały i błagam, nie obraziły? Bo wiesz, jak bym usłyszała od mojego partnera, że chce, żeby nasz seks był lepszy, to bym pierwsze co pomyślała, to znaczy, że teraz jest gorszy? Rozumiesz? Aha, tak, to jest najczęstszy, tak na dobrą sprawę, właśnie taki błąd komunikacyjny. Że zostawiamy partnera, partnerkę właśnie z takim stwierdzeniem, że chciałabym, żeby było lepiej. Natomiast warto też przede wszystkim podkreślić, że to, co jest, naprawdę sprawia mi przyjemność i satysfakcję. I tak się zastanawiałam, czy by ewentualnie można by było czegoś spróbować, bo na przykład zobaczyłam jakąś scenę, przeczytałam o tym w książce, albo nawet właśnie przygotować też w ogóle drugą osobę do tego, że w ogóle będziemy o tym rozmawiać, nie? Ale jak, kochanie, jak dzisiaj wrócisz, będzie gadka o seksie. Kocham cię, pa! To ja bym tego SMS-a najpierw napisała, wiesz co, chciałabym, żebyśmy znaleźli wspólnie trochę czasu, żeby w ogóle móc usiąść na spokojnie, na przykład, nie wiem, otworzyć sobie dobry tort i porozmawiać, czy dzisiaj będzie dla ciebie ok, bo może się okazać tak, że faktycznie spędziłem cały dzień w pracy i to nie był najprzyjemniejszy dzień, a poważna rozmowa, czy ważna rozmowa dla drugiej osoby, to jest ostatnia rzecz, którą dzisiaj aktualnie mam na myśli. Czyli zacząć od tego, że umawiamy się, kiedy będzie w ogóle dobry czas na taką rozmowę, bo to nie jest łatwa rozmowa. No dobra, to wyobraźmy sobie, że ja usiadłam, przygotowałam się, spisałam sobie rzeczy, które w seksie lubię, które chciałabym zaproponować mojemu partnerowi. Te rzeczy, których nie lubię, też mogę mu powiedzieć? Myślę, że tak, aczkolwiek najpierw dobrze jest skupić się na tym, co sprawia mi przyjemność, co jest dla mnie okej. To i to jest dla mnie okej. Fajnie by było, gdyby ewentualnie można było coś takiego, spróbować czegoś takiego. A tutaj jeszcze chciałabym podkreślić, że jak kiedyś robiłeś to czy tamto, to było naprawdę super. I zostawić drugą osobę z tym. Okej. Co oznacza, że dajemy jej przestrzeń i dajemy jej czas w ogóle na przyjęcie pewnych rzeczy. Później można by było na przykład dać sobie czas na feedback. To znaczy, ta osoba, ten partner przeczytał tą listę i powiedział super, fajnie, nie? Okej. I ja teraz chciałabym, żebyś ty mógł napisać, chciał napisać
też dokładnie taką samą listę. I myślę sobie, że dopiero wtedy, po jakimś czasie, warto by było zwrócić uwagę właśnie na to, co ewentualnie wymagałoby w mojej opinii na przykład jakiejś poprawy, coś, co by można było podciągnąć, że wiesz co, jak wtedy robiłeś to czy tamto, to nie do końca sprawiało mi to przyjemność, nie? I też tak sobie myślę, że warto by było, gdyby na przykład padało pytanie, czy możemy coś takiego robić, nie? Żeby dawać konkretne wskazówki, konkretne informacje, tak żeby ta druga strona nie pozostawała z takim, to było nie okej. Koniec. Tak. Mhm. Bo jakby też sobie wyobrażam, jeżeli na przykład usłyszysz, nie? Że słuchaj, to w jaki sposób do mnie powiedziałaś było nie okej, no to masz takie... No dobra, przyjęłam, ale nadal nie wiem, co z tym zrobić, nie? Daj mi jakąś wskazówkę, podsuń mi jakąś myśl, za którą mogę podążyć, żeby móc rzeczywiście wprowadzić jakąś zmianę. Albo porozmawiajmy o tym, co by było dla ciebie lepsze. W jaki sposób miałabym to zmienić, żeby nasze życie seksualne było naprawdę prima sort. Patrycjo, a czy wyobrażasz sobie taką scenę, że jesteśmy w łóżku, kobieta, mężczyzna, mężczyzna, jesteśmy razem w łóżku, świeżo co po seksie, a my myślimy, czegoś mi tutaj zabrakło, a już wiem czego, to mu teraz powiem. Czy to jest ten moment? To zdecydowanie nie jest ten moment. Tak jak wspomniałam wcześniej, do takiej rozmowy warto się przygotować i znaleźć przestrzeń. Mhm. A łóżko to jest moim zdaniem ostatnie miejsce, w którym można by było rozmawiać na takie tematy. Ono ma się kojarzyć z przyjemnością, jeżeli rzeczywiście to jest to miejsce, w którym na przykład najczęściej uprawiamy seks. Ja w ogóle jestem zwolenniczką wychodzenia. To znaczy warto jest takie tematy też załatwiać na zewnątrz, czyli w restauracji, na spacerze, tak żebyśmy czuli się też bezpiecznie na tyle, że nawet jak się zdenerwuję, to i tak gdzieś tam daję sobie taką, okej, dobra, nie? I to jest jakby trochę taki motywator zewnętrzny dla mnie jako informacja. Jesteście na zewnątrz, jesteście w miejscu publicznym i rozmawiacie o czymś, co jest dla was ważne. Zwróćcie na to uwagę, a nie na to, że jesteście tak bardzo zdenerwowani, bo to też informacja dla was, o co tak naprawdę się denerwujecie, nie? Więc też tak sobie myślę, że wychodzenie z takimi rozmowami, czy na przykład raczej kanapa, a nie łóżko, raczej kuchnia, a nie sypialnia. Ja jestem zwolenniczką takich rozwiązań. Jakbyś mogła takie trzy najczęstsze błędy, które kobiety popełniają, kiedy zaczynają rozmawiać ze swoim partnerem na temat ich wspólnej przygody seksualnej, jak i takie konkretne wskazówki, konkretne zdania może, zdania klucze, żebyśmy my się były w stanie nauczyć i trochę przełamać i jednak rozmawiać o tym, bo jednak... Fajne takie udane życie seksualne po prostu robi nam dobrze, mówiąc wprost. Tak jest. Myślę sobie, że taką wskazówką, jedna chyba pierwsza rzecz, która też przyszła mi, jak zadałaś to pytanie, przyszła mi do głowy, to nie nakładać chyba na siebie takiego obowiązku też w ogóle tego, że od razu muszę usiąść z partnerem naprzeciwko i powiedzieć ok, a teraz porozmawiamy. Mhm. Bo mogę mieć w sobie gotowość na to, że chciałabym zacząć ten temat, ale nie do końca jestem gotowa, nie mam sama tej gotowości, żeby bezpośrednio o tym mówić. Okay. To znaczy, mogę o tym napisać. Mhm. Mogę napisać list i też przekazać drugiej osobie. To też daje nam możliwość właśnie takiego znalezienia czasu, żeby druga osoba też sobie przysiadła, przeczytała. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest moim zdaniem coś, co jest bardzo potrzebne, a mianowicie wdzięczność. Mhm. Czyli jestem wdzięczna za to, co rzeczywiście już razem przeżyliśmy, jakie doświadczenia mamy na swoim koncie. I to nie jest tak, że chcę cię zmieniać, bo nie zmienię drugiego człowieka, ale wychodzę z taką otwartością i z taką przestrzenią, w której każdy z nas może czuć się właśnie bezpiecznie. Że ja bym chciała czegoś spróbować, ale z tym założeniem druga osoba może nie mieć tej gotowości. Mhm. I
poza wdzięcznością chyba trzecia rzecz, która też bardzo mi przychodzi do głowy, to właśnie podziękowania. Czyli dziękuję za to, że bez względu na to, jaka będzie twoja odpowiedź, w ogóle wykazujesz chęć na rozmowę. To, że nie jesteś na coś gotowy, gotowa, to wcale nie oznacza, że to już przepadło na wieki wieków. I się nie obrażamy wtedy. Dokładnie. Tylko dziękuję ci za to, że dbasz też o siebie, że wyznaczasz swoje granice. Bo to jest właśnie to, co jest bardzo ważne w seksualności. Wyznaczanie swoich granic, czyli zarówno umiejętność powiedzenia nie, jak i powiedzenia tak. Tak, mam ochotę na spróbowanie czegoś. Nie, wiesz co, teraz aktualnie nie mam na to ochoty. Lub też chyba muszę się dowiedzieć więcej na temat tej techniki seksualnej, bo na razie wydaje mi się to zupełnie z kosmosu i w sumie to chyba się trochę tego boję. Mhm. Czyli właśnie taka otwartość, że to nie jest tak, że od razu właśnie ja oczekuję, ja żądam i to ma być już spełnione teraz, zaraz.